Cześć, to jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, świąteczna aktualizacja tuż, tuż! A ja przychodzę do was z kolejną dawką informacji, a dokładnie sneak peeków. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam, jak będą wyglądały nowe skiny, a dokładnie jest ich aż 5 i sobie dzisiaj je ocenimy w skali od 1 do 10. Oczywiście wy możecie bawić się razem ze mną, więc piszcie w komentarzu, który skin wam się najbardziej podobał. No i oczywiście strzel łapeczkę w górę, ponieważ każda łapka w górę przyspiesza aktualizację o 1 godzinę. Serio, 100% legit to scam info, a teraz moi drodzy już nie przedłużam i polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ja wam dziękuję jeszcze za wsparcie, sprawdźcie swojego maila, ponieważ odesłałem wam kody PSC o wartości 25 zł, za które będziecie mogli sobie kupić Megaboxa. Pamiętajcie moi kochani, jeżeli mnie wspieracie z kodem Farel, nagrajcie taki odcineczek, jeżeli robicie jakieś zakupy, wyślijcie mi na mój email kod farel@gmail.com, a jeżeli wasz film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście Megaboxa. Link oczywiście do wspierania mnie z kodem znajdziecie w opisie, jeżeli w niego klikniecie, to kodzik w sklepie Brawl Stars wam się automatycznie pisze, więc nie musicie tego robić manualnie. Zapraszam oczywiście jeszcze wszystkich na pixyshop.pl po przekazackie koszulki, a teraz już nie przedłużam i zabierajmy się za skinki. Jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i spójrzcie tylko, ależ ten skin jest normalnie arcypiękny, spójrzcie tylko, jak on się przecudownie lśni. Wow, te złote skiny robią, moi drodzy, teraz robotę. Srebrny jak wygląda? Srebrny skin wygląda w ten sposób, też się świeci, dostały taki przecudowny połysk. Ja się osobiście mega jaram, bo mam kilka skinów na swoim oficjalnym koncie srebrnych i złotych. I powiem wam, że no, robią mocną robotę. Szczerze, nie mogę się doczekać, aż Nita dostanie srebrny i złoty skin. Przecież to będzie coś pięknego, taki wielki złoty niedźwiedź. Już się nie mogę doczekać po prostu. Dobrze, moi drodzy, zaczniemy od testowania i sprawdzania nowych skinów. Pierwszym nowym skinem, który zostanie dodany wraz z nową zimową aktualizacją, jest Boy Hotelowy Mike, tak będzie się nazywał. Spójrzcie, jak on wygląda. Na czapce ma jakiś znaczek, nie wiem co to jest, bo on się cały czas buja i nie mogę zlokalizować, o co chodzi. A to jest chyba brew pana P. Wkurzona brew z oczami pana P, to jest dobra. Ma walizkę, na jednej ma narysowaną wkurzoną czerwoną emotkę, naklejkę, na drugiej ma taką gwiazdkę. Zastanówmy się, kogo to może być walizka? Mi się wydaje, że to może być walizka Amber, ponieważ to jest taki płomyczek. Albo to są dwie pałki baseballowe przekreślone i to jest walizka Bibi, nie wiem. Z tyłu mamy tak, na pewno jest walizka Leona, ta środkowa. Niżej mamy walizkę albo Bibi, tak, Bibi, bo to jak widzicie, uchwyt tej torby to jest hamulec od rączki kija baseballowego Bibi, a u góry mamy... Oj, to chyba jest jakaś taka mini walizeczka Piperki, różowo, niebieska. Tak, z pewnością to jest walizeczka Piperki. Dobra, przetestujmy sobie Boya Hotelowego Mike'a. No dobrze, panie Michaelu, pokaż pan, jak pan wygląda. Czym pan się różni? Rzucamy i uwaga, lecą dwie walizki. Czy grafika walizek się zmienia co rzut? Poleciały dwie takie same. Teraz poleciały z gwiazdką. Poleciał ulcik z torbami. Zobaczcie, te walizki różne są. Raz jest niebieska, raz fioletowa. Teraz są dwie niebieskie i dwie fioletowe. Okej, bardzo fajna animacja. Rzućmy sobie teraz tak. Granata pod nogę. Podskoczmy. Bum, okej. Nie ma dodatkowej animacji. Rzućmy sobie teraz gadżeta. Walizki w koło. Zobaczcie, jak to kozacko wygląda. I walimy jeszcze ulta. Bum. Powiem wam tak. Ja muszę mieć tego Dynamike'a, bo jest naprawdę przekozakiem. Kolejny ulcik, kolejny gadżecik zadyma. A nie, gadżet ma delaya, no dobra. W skali od 1 do 10 daję mu mocne 8. Lecimy dalej. Kolejnym nowym skinem będzie czekoladowa Piper, która ma przecudowny parasol. Spójrzcie na to. Wow. Jest mega kozacki. Generalnie to jest kolaboracja Brawl Stars z marką Line Friends. I ten misiek z różową kokardką nazywa się Choco.
Po przetłumaczeniu na polski to jest czekoladowa Piper i jest przeurocza. Mi się mega podoba. Ej, ale chyba Piperka po raz pierwszy ma taką krótką sukienkę. Zobaczcie, zawsze miała taką długą suknię, a teraz ma taką... wow, złota jest szefowska. O kurde. Srebrna. A teraz ma taką króciutką, taką bardziej dziewczęcą. Bardzo fajne. I jej ta snajperka też jest przyozdobiona właśnie tym misiem Choco. Bardzo fajny skin. Mam nadzieję, że będzie tani i że sobie go szybciutko kupimy. Okej, wypróbowujemy ją. Mam nadzieję, że ta Piper Choco strzela czekoladowymi strzałami. Uwaga. Próba generalna. Nie no, serio? Brawl Star, serio? To tylko jest nazwa czekoladowa Piper? To dlaczego? Nie, a ulcik? Nie no, ult też jest zwykły, tylko parasolka jest w kształcie misia. Jestem zawiedziony. Parasol jest przecudowna, ale generalnie... Nie... Zawiodłem się, Brawl Stars. Myślałem, że będzie strzelała czekoladowymi pociskami, a strzela zwykłymi. Jest mi smutno. Lecimy dalej. A, zapomniałem ocenić. W skali od 1 do 10, no niestety, daję tylko 6. Spójrzcie na to, jak wygląda kozacko taki złoty frank. Nie, ja muszę go wypróbować. Ja muszę go wypróbować. To jest tak ogólnie poza tymi nowymi skinami, ale chcę zobaczyć, jak wygląda złoty frank na polu bitwy, jak się nim gra. O kurde, ale on się mieni. Boom, boom, boom. I ultimate attack. Woo! Yo! Nie no. Cox, ja takiego franka muszę mieć. Ja muszę koniecznie mieć takiego franka. Jest przepiękny. No i kolejnym skinem, moi kochani, jeden z najlepszych skinów moim zdaniem jest Sally Nani. Spójrzcie, jak ona przecudownie wygląda. Tak przypomnę, jak wygląda Nani normalna, tak wygląda normalna Nani, tak wygląda retro Nani, a tak wygląda Sally Nani. To jest połączenie kaczuszki Sally z Line Friends z zadymiarzem Nani. Ma taką kokardeczkę, u góry czapeczkę z śmigiełkiem, przy ręku... jakiś taki wisiorek, to jest chyba miś Brown, o ile się nie mylę. Z tyłu klapeczka. No i generalnie sztos. Jeszcze jest coś takiego zielonego po prawej stronie. To też jest chyba z firmy Line Friends. Jakaś postać po prostu. I ta postać też lata w tym helikopterku. Wypróbujmy go. Mam nadzieję, że Sally Nani ma nowe animacje. Sprawdźmy to. Strzelamy. Tak! To jest nowa animacja. Tak mi się wydaje, że to jest nowa animacja strzału, ale nie potrafię zrozumieć, co to jest. Nie mogę tego wyłapać. Dobra, użyjmy ulcika. Wow, nowy dźwięk ulta! Nie dość, że grafika nowa, to jeszcze nowy dźwięk. Idziemy do środka. Boom! 4900, okej. Okay. Użyjmy sobie jeszcze tylko teleporciku. Zobaczymy, czy teleport coś zmienił. Super jest ten samochodzik. Uwaga, teleportujemy się. No niestety nie. Ale kurczę, tutaj powiem wam, że jestem zadowolony z Sally Nani. W skali od 1 do 10 daję 9. Mocne 9. Naprawdę, bo jeden to jest jeden z lepszych skinów. No to teraz, moi kochani, przyszedł czas na kolejny skin kolaboracji Brown and Friends. Króliczkowa Max, która... Nie ma dźwięku. Spójrzcie, nie ma ona dźwięku, ale jest ogromna. Powiem wam tak, ja na pewno będę miał tego skina 100%, bo chcę mieć wszystkie skiny z linii Brown and Friends. Na środku ma oczywiście misia Choco. Z tyłu ma jakiś shaker też w kształcie jakiegoś miśka. Nauszniki z piorunem. Generalnie nie pamiętam, jak się nazywa ten króliczek z linii Brown and Friends, ale wypróbujmy go. Zobaczymy, czy też nie będzie miał dźwięku w grze. Nowa grafika, tak, jest nowa grafika. On rzuca, to są serduszka? To chyba są serduszka. Tak, ta postać rzuca z serduszkami. Jak widzimy, też taka emotka się pojawia koło postaci, kiedy atakuje. Okej, okay, to było takie przyspieszenie. Teraz go, 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 go. Okej, okay, jest nowa animacja przyspieszenia. Nowa animacja gadżetu, nowa animacja rzucania, zadawania ataku oraz nowa animacja napisów nad głową. Go, go, go. Ale postać nie wydaje dźwięku. No co mogę powiedzieć? Duża jest ta postać generalnie. Kurczę, w skali od 1 do 10 daje 7. Nie więcej, nie więcej. No to teraz, moi kochani, przyszedł czas odblokować King Frosty.
Mi przypomina Sknerusa McQuatcha. Jak ktoś z was oglądał Kaczora Donalda, to był jego wuj, który mieszkał w wielkim sejfie wypełnionym po sufit monetami, a był wielkim sknerą. Zobaczcie, on też tak ogląda te złote jajeczko sobie, kręci nim na palcu i wkłada je do środka. Bardzo o nie dba, czyli jest... czyli bardzo mu na nim zależy. Dobra, przetestujmy go. Ciekawy jest naprawdę ten skin. Zobaczymy, czy będzie miał nowe animacje. Na pewno jest nowy dźwięk. Raczej dźwięk ten sam, tylko inne teksty wali ten skin. Rzuca takimi jakby kielichami złotymi, zobaczcie, z zamrożonym syropem, okej. Gadżet niczym się nie różni, ulcik. Tak, wyrzucił chyba jakby taki... co to może być? Spójrzcie. Wyrzucił taki jakby bidon? Nie wiem, co to jest, jakiś też chyba kielich albo jakieś naczynie z tym swoim syropem. I teraz ten obręb, który on zamraża, też ma nową animację. Zobaczcie, pokazują się takie kryształki. Tutaj teraz słabo widać. Tak, tutaj jest gem u góry, właśnie w jego kierunku strzeliłem. Więc fajny, fajny jest ten skinek. Będę się cieszył, jak zostanie on dodany do karnetu zadymiarskiego i będziemy mogli go odblokować, jak ukończymy cały karnet zadymiarski. Będzie to z pewnością taka motywacja, żeby go zdobyć. Bardzo fajny skin w skali od 1 do 10. Daję tutaj też mocne 9. Żeby nie było nudno, zagrajmy sobie jeszcze jeden meczek i postanowiłem, że zagram meczek Złotym Leonem. No dobra, moi kochani, spójrzmy, jak Złoty Leon wygląda. Nie no, wygląda rewelacyjnie, przepięknie, spójrzcie, jak on się mieni. Wow, ja na takiego Leona się czaję, jeszcze na niego na razie nie nazbierałem, ale się czaję na niego. Chciałbym, żeby Feniks Kruk też dostał właśnie taką poświatę fajną, no ale niestety Feniks Kruk nie ma jeszcze złotej edycji. Dobra, znikamy. Wow, 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 wow. A porobię go, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, ja jestem szybszy, mordko. Dobra, zatrzymałem mu... O nie, 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 lulu. Uciekam! 8 HP! Wow! Dobra, tego Lu wyjaśniamy, El Primo też. Został zamrożony przez Lu, Cox! Wow! Wszedłem niego ulta i się ślizgam i powoli chodzę, dobra? Dobra, jest tutaj Sandy. Dobra, znikam. I podjeżdżam ją. Raz, dwa, trzy, okej. Okay. Nie, 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 Gale, nie bij mnie nawet, Gale. Nawet nie zaczynaj. On ma 6 power cubesów, muszę te cuby skroić. Uciekam, uciekam, bo bardzo mocno bije ten Gale. Dobra, wyjaśnione, moi kochani. Nie no, ten skin do Leona jest przecudowny, jest tak olśniewający, że normalnie razi w oczy. Ja muszę go mieć, ja muszę go mieć. Widzisz, Leoniku, gdybyś był też złoty, to bym cię nie dał na pożarcie joystickowi. Moi kochani, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, ponieważ w tym roku lecimy po milion. Mam nadzieję, że z waszą pomocą mi się to uda. Wbijajcie na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Już niebawem nowe świąteczne wzory, także śledźcie koniecznie stronę. Link znajdziecie oczywiście w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!